zapraszam bardzo serdecznie do wykładu, który zatytułowałem Atak na Boga i na Jego świątynię. Na ostatnim spotkaniu, miesiąc temu, rozważaliśmy naukę o świątyni. Mówiliśmy na temat funkcji, na temat znaczenia tych starotestamentowych rzeczywistości dla ludzi wszystkich wieków na naszej ziemi. Stwierdziliśmy, że zbawienie grzesznika zasadza się nie tylko na śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Niektórzy chrześcijanie uważają, że skoro Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, to już wszystko, czego powinien dokonać dla zbawienia ludzkości. Biblia uczy inaczej. I świątynia starotestamentowa również tego uczyła. Krzyż Jezusa Chrystusa jest podstawą dopiero do arcykapłańskiej funkcji naszego Zbawiciela. On wcześniej nie mógł pośredniczyć ani przebaczać w tym planie zbawienia niż czas, kiedy już fizycznie oddał swoje życie za każdego z nas. Ktoś powie, no tak, ale w Starym Testamencie też ludzie mieli przebaczenie. Owszem, i Paweł apostoł tłumaczył, o tym mówiliśmy, że to były cienie rzeczywistości, która miała dopiero nastąpić. Nic dziwnego, że z uwagi na taką rangę nauki o świątyni, znaczeniu śmierci prawdziwego Baranka Bożego, pośredniczej jego służby, szatan czyni wszystko, aby zdegradować tę naukę, zdegradować tę służbę, aby ją zaatakować, zasłonić, zniekształcić, a najlepiej wyrugować ją z umysłów grzesznika. Studiować będziemy na podstawie czytania i zatrzymywania się nad tekstami, nad myślami zawartymi w 8 rozdziale proroctwa Księgi Daniela. Zaraz na samym początku chcę przypomnieć tym, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach od początku, jak kształtował się język Księgi Daniela. Pamiętacie? Od samego początku do 2 rozdziału wiersza 4, połowy tego wiersza, był to język hebrajski. Ten zwrot z 4 wiersza, który brzmi wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po syryjsku albo po aramejsku, połowa tego 4 wiersza już rozpoczyna język aramejski, czy język syryjski. I ten język syryjski w księdze Daniela mamy aż do 28 wiersza 7 rozdziału, czyli do końca 7 rozdziału. 8 rozdział jest specyficzny w tym, że wraca nam język hebrajski. Dlaczego właśnie w tym miejscu? Są też bardzo ważne inne cechy tego proroctwa. Głównym tematem 8 rozdziału jest odkupienie ludu Bożego. Po raz pierwszy w 8 rozdziale czytamy o czasie końca, a również o końcu czasu. Zastanowimy się, czy to jest czas końca i koniec czasu, czy to jest jedno i to samo, czy nie. Ale to dopiero za chwilę. Po raz pierwszy w Księdze Daniela ani prorok, ani nikt z ludzi nie rozumie podanego proroctwa. Zaskakujące, tak jeszcze nie było. Wypowiedź Jezusa na temat tego proroctwa, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i wiersz 15, jest wzięta z 8 rozdziału Księgi proroka Daniela. Bardzo ciekawe. 8 rozdział jest wyjątkowym takim pomostem pomiędzy 7 i 9 rozdziałem. Ktoś by powiedział, no jeżeli jest między nimi, to jest jakimś pomostem. Nie, nie jest jakimś pomostem. Jest pomostem, bez którego 7 rozdział
nigdy nie będzie dokończony, a dziewiąty rozdział nigdy nie będzie miał gruntu, na którym będzie mógł się zaczepić. Tę funkcję pełni ósmy rozdział. Tutaj w siódmym rozdziale mieliśmy do czynienia z bestiami. Prawda? Z walkami między poszczególnymi mocarstwami. Cztery te bestie występowały. W ósmym rozdziale nie mamy bestii. Mamy zwierzęta domowe. Kozła i barana w odwrotnej kolejności. Barana i kozła. Zwróćcie uwagę, ósmy rozdział dużo mówi o świątyni. A to w świątyni te dwa rodzaje zwierząt były ofiarowane. Baranek był ofiarowany w codziennej służbie, a kozioł w Jom Kippur. Ósmy rozdział prowadzi nas do dziewiątego, gdzie mowa jest o Mesjaszu. Bardzo wyraźnie. Mesjaszu, którym był Jezus z Nazaretu. W tym rozdziale znajduje się kluczowy tekst całej Księgi Daniela. Jest ósmy rozdział, wiersz 14. Niektórzy dla kontekstu cytują i 13, i 14. Do tego rozdziału narastała nam symbolika prorocza. Ten język symboliczny nam się mnożył. Coraz więcej tych symboli nam przybywało. Od tej pory zauważymy i gdy uważnie czytamy, zanik języka symbolicznego. On nigdy nie zaniknie. Do końca księgi proroka Daniela on będzie, ale będzie go coraz mniej. W siódmym rozdziale cała historia zamknęła się kwestią sądu. W ósmym rozdziale jest mowa o oczyszczeniu świątyni, a to jest Jom Kippur. Czy Jom Kippur i sąd z Daniela siódmego rozdziału mają cokolwiek wspólnego? Nad tym będziemy się zastanawiali. Jedyne widzenie, którego wyjaśnienie zostało rozpoczęte w ósmym rozdziale, ale niedokończone. Anioł Gabriel, który otrzymuje polecenie wyjaśnić Danielowi to proroctwo, wyjaśnia do pewnego momentu i zatrzymuje się. Niektórzy mówili, bo dyspozycja fizyczna Daniela na to nie pozwoliła. Daniel zemdlał. Nie, Daniel zemdlał dopiero wtedy, gdy powiedział, że nie będzie dalszego ciągu wyjaśnienia. Wtedy Daniel się rozchorował, nie wcześniej. Czytajmy z uwagą księgę proroka Daniela. Niesamowite i cudowne rzeczy tam znajdziemy. Niedokończone proroctwo, jedyne. To znaczy proroctwo, jego wyjaśnienie. Wprowadza ten ósmy rozdział w bardzo precyzyjne proroctwo pod względem czasowym, proroctwo mesjanistyczne, o którym będziemy mówili dzisiaj wieczorem. W międzyczasie, w tym miesiącu, dużo przeczytałem na ten temat i cieszę się, że spotkałem inne poglądy, zupełnie inne poglądy. Ale my się nie będziemy poglądami zajmować. My się Biblią zajmiemy i tekstem biblijnym i zobaczymy, czy Biblia mówi o śmierci Chrystusa, czy nie. Czy precyzuje to, kiedy to miało nastąpić, czy nie. I cokolwiek my będziemy na ten temat myśleć, to nie jest ważne. Ważne jest, co Biblia ma do powiedzenia. Z tego rozdziału bierze też początek eschatologia Nowego Testamentu, czyli nauka o rzeczach ostatnich w globalnym ich wymiarze na tej ziemi. Apostoł Paweł nawiązuje do ósmego rozdziału proroctwa Danielowego, gdy pisze w drugim liście do Tesaloniczan. Tam ludzie nie wiedzieli, jak to będzie z przyjściem Chrystusa, a więc zarazem i sądem i tak dalej. Paweł im to porządkuje.
I mówi, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie wcześniej to przyjście Chrystusa, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad to wszystko, co jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, udając się za Boga. Czy nie pamiętacie, przywołuje na pamięć Tesaloniczanom Paweł pewne fakty, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Daniel studiował z nimi ten tekst. A teraz wiecie, co go powstrzymuje. Także się objawi dopiero we właściwym czasie. To brzmi zagadkowo może dla niektórych z was, ale my to będziemy skrupulatnie oglądać i szeregować. A więc idziemy bezpośrednio do tekstu. W trzecim roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. Szczegóły, które zdawać by się mogło dla nas, są mało znaczące albo nic nam nie mówiące. A jednak Bóg zdecydował, aby to pozostało tak długo, jak długo księga proroka Daniela będzie. Trzeci rok króla Belsazara, to jest widzenie 8 rozdziału i powołuje się, a to było po tym widzeniu, które ukazało mi się poprzednio. Pamięta ktoś, kiedy Daniel miał poprzednie widzenie? 2 lata wcześniej, w 1 roku Belsazara. 3 lata moglibyśmy powiedzieć, jeżeli licząc pełne, że tam to było na początku, a to na końcu 3 roku. W widzeniu zdawało mi się, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. Gdzie jest Suza? Co to za kraina Elam? Zdawało mi się. My nie wiemy, czy fizycznie był przeniesiony. Pamiętacie z listu do Koryntian, jak Paweł mówi, że zna człowieka przed 14 laty, który był zabrany aż do 3 nieba. Mówi, nie wiem tylko, czy to było w ciele, czy nie. Ale miał tę wizję. Podobnie pisze tutaj Daniel. Ja nie wiem, jak to było, ale takie wrażenie miałem, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. Daniel znał te tereny. Był przecież premierem rządu babilońskiego. Te koalicyjne powiązania, a nie tylko. Korpus dyplomatyczny stanowił, że on będzie utrzymywał kontakty z innymi też narodami okolicznymi. Chciałbym wam przybliżyć Elam. Paweł wszystkie wizje miał tutaj w Babilonie. Dotychczasowe. Tę ma w Suzie. To jest kraina Elam. Po drugiej stronie Tygrysu. Właśnie ma wrażenie, że jest tam. Zwróćcie uwagę, że w 8 rozdziale pominięty jest Babilon w wizji. Do tej pory był i w 2 rozdziale, i w 7 rozdziale, w 8 rozdziale go nie ma. Na tronie jest ostatni panujący Babilończyk, Belsazar. Bóg teraz ukazuje prorokowi rzeczywistość z perspektywy ościennych narodów i tutaj tego kierunku, to jest wschód od Babilonu, które będą wchodziły na widownię bardzo mocno i z ich perspektywy ukazane jest, co się będzie działo. Babilon już się nie będzie liczył. I jeszcze wrócę do tej myśli. Gdy prorok miał wizję w Babilonie, to obowiązywał. Tekst jest pisany językiem asyryjskim.
tutaj, przepraszam, syryjskim, nie asyryjskim. Tutaj już proroctwo nie będzie dotyczyło Babilonu, będzie dotyczyło innych krajów, wraca nam język hebrajski. Ale to nie jest jedyny powód. Jest jeszcze powód o wiele bardziej istotny. W wierszu trzecim mówi, gdy podniosłem oczy, widziałem oto baran, stanął na brzegu rzeki, miał dwa rogi. Obydwa rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Dziwna to wizja. Widzi, jak baran bodzie na zachód, na północ i na południe. A więc to są kierunki, w których atakował będzie ten baran. Skąd wobec tego się pojawi? Mamy trzy kierunki świata. Nie mamy jednego. Którego nie mamy? Wschodu, czyli przychodzi ze wschodu. Wizję ma w Suzie, w krainie Elam. Tam, gdzie mieszkają tamte narody. Skąd przyjdzie baran? Robił, co chciał i nie było nikogo, kto by go zahamował w jego rozpędzie. I gdy nad tym się zastanawiałem, pisze Daniel, oto nadszedł kozioł z zachodu, czyli z przeciwnego kierunku, po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. Popatrzmy, jak ta scena mogła wyglądać. Od wschodu baran, od zachodu kozioł. Kozioł atakuje barana, który ma dwa rogi, uderza na niego z całej siły. A tutaj możemy popatrzeć na mapę, gdzie to się działo. Tutaj właśnie mamy Suzę zaznaczoną. Z tych terenów wędrują narody, które tworzą później koalicję medoperską i będą atakować jako te dwa rogi barana. Ten, co później się pojawił, jest większy. Persowie dołączyli do Medów. Medowie wcześniej byli potęgą niż Persowie. No ale zostawmy jeszcze wykładnię. Pojawia się ta nowa potęga, a więc ruchy barana na wschód, na północ i na południe. Ze wschodu ten bezpośrednio odwrotny kierunek do ruchów barana tych wczesnych pojawia się kozioł. Widziałem, jak natarł na barana, rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, aby mu sprostać. Rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go i nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się jego wielki róg. Na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Dziwne sceny. I Daniel nic z tego jeszcze nie rozumie. Daniel to ogląda. To jest jakiś dramat, który rozgrywa się przed jego oczami. Gdy ten pierwszy zwycięski róg zostaje złamany, to czy łamie się, to pojawiają się cztery inne rogi. I teraz mamy bardzo ważny tekst, tekst dziewiąty, przy którym musimy się troszeczkę zatrzymać. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Z jednego z nich, czyli kto to jest ten jeden z nich? Róg? Czy strona świata, na którego te rogi się rozrosły? Sprawa jest dosyć prosta. W języku hebrajskim róg jest rodzaju żeńskiego. Z całym szacunkiem, i mam tutaj na sali osoby, które mogą mnie zweryfikować, które znają hebrajski.
ale tak jest. Róg jest rodzaju żeńskiego. Ten zwrot z jednego z nich jest, nawiązuje do rodzaju męskiego. A więc nie może się odnosić do rogów. Natomiast strony świata i wiatr, bo często tak to jest tłumaczone, na cztery wiatry ziemi, cztery strony świata, jest rodzaju męskiego. A więc z jednego z nich nie odnosi się do rogów, tylko odnosi się do jednej z czterech stron świata, na które te cztery rogi się rozrosły. My cenimy sobie bardzo wierność przekładów, komisji przekładów i tutaj precyzyjnie zostało to oddane tak, jak powinno. Szkoda, że w innych miejscach, właśnie w Księdze Daniela, tych pomyłek jest za dużo i to bardzo znaczących. Ale tutaj jest bardzo wyraźnie i poprawnie to wyjaśnione. A więc gdy czytamy, że złamał się jeden róg, wyrosły cztery na cztery strony nieba i z jednego z nich wyrósł mały róg, to nie wyrósł róg z rogu. Róg wyrósł z jednej ze stron świata, na które rozrosły się te rogi. Możemy nawet po prostu pokusić się o to, ażeby później w historii szukać takiego rogu, która w jednej ze stron świata się pojawiła. Bo pierwszy jej atak jest w stronę południa, a później na wschód i prześliczna ziemia. To jest Palestyna. W historii trzeba nam odpowiednik będzie znaleźć i to jeszcze podczas tego spotkania. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego. Ten mały róg, który wyszedł z tej jednej ze stron świata. Strącił na ziemię niektórych z wojska, z gwiazd. Podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Ten róg nie walczy tak jak poprzednie potęgi. On walczy inaczej. Jemu te posunięcia militarne, polityczne nie dają pełni satysfakcji. On nie działa tylko wertykalnie na obliczu ziemi. Przepraszam, horyzontalnie. On działa wertykalnie, pionowo. Atakuje Boga, jego świątynię, księcia świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię. Cokolwiek czynił, to mu się udawało. A więc nie było zahamowań, nie było ograniczeń. I wtedy Daniel słyszy rozmowę. Słyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do właśnie tego świętego, który mówił. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? Po raz pierwszy mamy tutaj motyw czasowy. Do tej pory w 8 rozdziale, do wiersza 12, nie ma motywów czasowych, poza tylko czasem, kiedy Daniel ma wizję. Ale tutaj to zakrawa na długą działalność. Ta działalność małego rogu, zapewne dłuższą niż działalność barana, zapewne dłuższą niż działalność kozła, zapewne dłuższą niż tych czterech rogów, które tam rozrosły się na cztery strony świata. I słyszy odpowiedź. A ten odpowiedział mu, temu pytającemu. Święci między sobą rozmawiają. Aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Ten tekst jest jednym z najtrudniejszych tekstów w całej Księdze Daniela. Każdy przekład
stara się trafnie oddać to, co w nim jest zawarte. I tutaj mamy różne przekłady. Biblia Warszawska, Gdańska, Brytyjska, Tysiąclecia, przepraszam, Biblia Warszawsko-Praska, Biblia Jakuba Wójka, Biblia Brzeska nawet. Każda oddaje to tak, jakby co znalazła w tym tekście i uznała, że jest najważniejsze. Gdy uważnie przeczytamy te wszystkie przekłady, to w zasadzie to wszystko, co każdy z nich reprezentuje, zawiera się w tym 14 wierszu. O to wszystko chodzi. Każdy przekład poszedł jak gdyby trochę w inną stronę. Świątynia wróci do swojego prawa. Przyjdą do odnowienia swego usługi święte. Następnie świątynia odzyska swoje prawa. Przybytek zostanie odzyskany. Będzie oczyszczona świątynia. Potem miejsce święte będzie oczyszczone. Biblia Brzeska, bardzo stary język. Gdy to wszystko razem weźmiemy, to mamy oddaną myśl, która ukryta jest w tym hebrajskim 14 wierszu 8 rozdziału Księgi Daniela. One się nie kłócą, one się nie wykluczają. One są komplementarne, one się uzupełniają, nakładają na siebie. I o tym warto nam pamiętać, bo jeszcze będziemy mówili, gdy ten okres upłynie 2300 wieczorów i poranków. Co wtedy w ogóle się stało, co się miało stać? Jest jeszcze jeden przekład. Aha, ten zwrot jeszcze. Dokądże, po hebrajsku ad matai, pojawia się jeszcze raz w księdze Izajasza. W zasadzie to było wcześniej w księdze Izajasza, bo Izajasz dwa prawie wieki przed Danielem działa. Ad matai to jest z tekstu ósmego, z rozdziału ósmego, szóstego, w księdze Izajasza proroka. Tam, gdzie Izajasz jest powołany na proroka, gdzie zostaje oczyszczony, gdzie słyszy to wezwanie Boże, mam posłanie, kto nam pójdzie? I prorok zgłasza się, jestem, pójdę. Ale później gdy dowiaduje się, co ma głosić, to słyszy również to ad matai Elohim. Czy ad matai Jahwe? Czy ad matai Adonai? Jak długo, Panie? Dokądże, Panie? I tu wcale nie chodzi o to, ile czasu to będzie trwało, tylko kiedy się to skończy. Kiedy się to wszystko zmieni. Bo co się dziać będzie, to jest inne zagadnienie. Ale jak długo, dokąd to będzie trwać? Ad matai. Spotkałem się z takim przekładem prywatnym, nie żadnej komisji przekładu, ale hebraistą, który dosyć dobrze czuje się w tym języku. Powiedział, że ten tekst i jak mi oświadczył, konsultował z rabinatami różnymi ośrodków rabinackich na świecie. Czy tu może chodzić o taki przekład, o takie zrozumienie? Ad matai, dokądże to będzie? Aż do 2300 wieczora i poranku. I wtedy te rzeczy się staną. A więc to nie jest pytanie ad matai, przez jak długi okres czasu. Czasem przyzwyczajeni jesteśmy, że to przez taki długi czas będzie. Nie, to nie będzie przez taki długi czas. Gdy spojrzymy historycznie, zobaczymy, że ten czas rozpocznie się tego bezczeszczenia świątyni nie wtedy, gdy rozpocznie się 2300 wieczorów i poranków. Zdecydowanie później. Ale trwał będzie, aż się skończy okres 2300 wieczorów i poranków.
2300 wieczorów i poranków. Co to za okres? Znamy jego długość? Nie znamy początku, ale i końca nie znamy. Jest zawieszony absolutnie w próżni, w powietrzu. Wobec tego kolejna zagadka, czego dotyczy, to już wiemy, częściowo przynajmniej. Ale nie wiemy, kiedy się wydarzy, kiedy się rozpocznie i kiedy się skończy. I muszę wam powiedzieć szczerze, Daniel na wyjaśnienie tego, kiedy się skończy ten czas, czekał 13 lat. My nieraz chcielibyśmy natychmiast już. My tak długo czekać nie będziemy. Żyjemy w epoce instant, o czym mówiłem dzisiaj. Dzisiaj wieczorem się o tym dowiemy. Ale z Biblii się dowiemy. Nie będziemy zgadywać. Nie będziemy sięgać po jakieś mądrości ludów. Jeżeli Biblia nam tego nie uzasadni, to to jest nieuzasadnione, albo myśmy nie uchwycili myśli Bożej. Nie uchwyciliśmy tej wykładni. A 9 rozdział wyraźnie o tym mówi. Nie wolno nam tego wyprzedzać. Bóg tak to podał, abyśmy się uczyli czytać, rozumieć, nadążyć, normalnie żyć i postępować, czekać na Jego mądrość i gdy On nam ją przekaże, wtedy dopiero wolno nam nią szafować i z niej korzystać. A jak gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna i słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Poznajemy imię anioła, który towarzyszy Danielowi. Gabriela znamy z różnych innych sytuacji w Piśmie Świętym. Wiemy, że do Nazaretu to Gabriel właśnie poszedł ze zwiastowaniem narodzenia Mesjasza. Nic dziwnego, bo Gabriel był przy proroctwie, które opiewało o przyjście Mesjasza i o działalność Mesjasza, o całą jego służbę. Przyszedł do mnie na miejsce, gdzie stałem, już teraz ten Gabriel, a gdy przyszedł, zląkłem się, padłem na twarz, wtedy rzekł do mnie: zważ, Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Po raz pierwszy w tej księdze pojawia się to określenie. Czas ostateczny. My nieraz wprowadzamy to już do 2 rozdziału, do 7 rozdziału. To jest samowolka. Owszem, my to później uzasadniamy, no bo my przecież przeczytaliśmy 12 rozdziałów. Tak, ale jeżeli chcemy zrozumieć, to pozwólmy temu dojrzeć. I nie uprzedzajmy Biblii, ale też nie lekceważmy tego, na co natrafimy, w miejscu, gdzie Bóg to umieścił. A gdy On ze mną mówił, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię. Lecz On dotknął się mnie i postawił mnie na nogi. To jest jedna z cech proroków, którzy otrzymują widzenia. Podobnie przeżywał Paweł, podobnie przeżywali inni. W 10 rozdziale będziemy na ten temat mieli więcej, bo tam Daniel znowu opisuje nam szerzej wizje, które otrzymał od Boga i swój stan fizyczny, i psychiczny, i duchowy. I rzekł, mówi ten Gabriel, oto ja objawię ci, co będzie się dziać pod koniec czasu gniewu, a więc tu nawiązuje do tego czasu ostatecznego, bo widzenie dotyczy czasu końca. Czy czas ostateczny i koniec czasu to są synonimy, to są równoważniki? Nie. Czas końca
To jest czas, w którym my obecnie żyjemy. Już awansem znowu wybiegamy. A koniec czasu to wtedy, gdy ten czas końca się skończy. Wtedy jest koniec czasu. A więc Księga Daniela, podobnie jak Apokalipsa, mówi o czasie końca, mówi o czasie historycznym, wcześniejszych wydarzeniach jeszcze, mówi o Starym Testamencie, o Nowym Testamencie, mówi o czasie końca, ale mówi też o końcu czasu. To należy zróżnicować, bo Biblia tak to różnicuje. Apokalipsa to szczegółowo nam wypunktowuje. I teraz tłumaczy. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. Ja wybiegłem troszeczkę, gdy czytaliśmy tę wizję i już tam padły te określenia Medowie, Persowie, koalicja i tak dalej. Ale to był mój błąd. Daniel dowiaduje się o tym nie wtedy, gdy ogląda wizję, tylko gdy Gabriel przyszedł i mu to powiedział. Nigdy do tej pory jeszcze Bóg tak wyraźnie nie posługiwał się nazewnictwem tych krajów, tych potęg, jak to jest w rozdziale 8. A więc jeżeli chodzi o podboje tego barana, to już za czasów Kiaksaresa było uderzenie na wschód, Asyrię, Niniwę. Jeszcze w koalicji z Babilonem Medowie pokonywali i w 612 roku zniszczyli Niniwę. Na północ te ruchy Astiages realizował, czyli biblijny i z Księgi Daniela ten król, który z Cyrusem już później pracował i tam podbijał i zdobywał Armenię, Kapadocję, Trację. Na południu Cyrus i to była Lidia, Babilon, Kambyzes, później w Egipcie jeszcze. I Xerxes biblijny, Ahaszferosz panuje od Indii aż po Etiopię. Jeżeli Babilon to był ten ciemnozielony skrawek, to Medopersja to są te całe tereny na jasnozielone. Zwróćmy uwagę, jaką potęgą było to mocarstwo. Tutaj widzimy już scalone. To jest imperium medoperskie. Potężny był ten baran. Ale kozioł, i Gabriel mówi, to jest król grecki, zaatakował tego barana. I nikt baranowi nie mógł pomóc. Królem pierwszym, wiemy doskonale już z historii, był Aleksander Macedoński. Aleksander Wielki. Ciekawa taka jakaś zbitka sytuacyjna, bo grecka potęga to jest kozioł. A jakie morze oblewa z jednej strony Grecję? Morze Egejskie. A co to jest Ege? Koza. To jest morze kóz. Jak trafnie dobrana symbolika. A więc rozpoczyna się ta era dominacji kozła. Pierwsze spotkanie dwóch armii to jest nad granikiem. Tutaj kozioł atakuje. A później 332 rok, Tyr, później Egipt, później kolejne podboje i walki, aż do roku 331, kiedy pod Gaugamelą albo Arbellą Aleksander Macedoński, Aleksander Wielki rozbija potęgę Persów, a później idzie aż do granicy Indii. Podkreślone niektóre miejscowości, mało to chyba widoczne jest, ale widzimy tutaj jedną, tutaj drugą, tu. W Egipcie również
To są miasta, które założył Aleksander Macedoński w ciągu kilku lat swoich podbojów, bo zmarł w roku 323, jeżeli ktoś mi pomoże, historycy. 323 roku. A więc od 331, 323, no to mamy 12 lat, już licząc tak z okładem, 12 lat. 18 Aleksandrii założył. Większość z nich istnieje do dzisiejszego dnia. Są miasta, które założył Aleksander Macedoński. I tutaj widzimy państwo Aleksandra Macedońskiego. W latach 334 do 321, bo w 321 roku po śmierci Aleksandra Macedońskiego diadochowie zaczęli między sobą dzielić. I tutaj już mamy pokolorowane, jak to później do tego doszło, ale tym się zajmuje dopiero 11 rozdział. Nie będziemy wyprzedzać. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał, co było oczywiste. Cztery rogi kozła to Ptolomeusze, ci, których wodzem był Kasander, Lizymach i Seleukos. Później 11 rozdział pokaże nam, że dwóch zostało wyeliminowanych, zostali Seleucydzi i zostali tylko Ptolomeusze. Ale to nie jest w 8 rozdziale. To dopiero w rozdziale 11 zobaczymy, jak do tego doszło. Pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. To jest ten mały róg. Z jednej z tych stron świata, gdzie te cztery rogi panowały, powstanie ten król, ale ten król. Ale kiedy to będzie? Pod koniec ich królowania. Jak długo królowali Grecy w historii świata? Proszę. Do 168, tak? Tak klasycznie odpowiadamy, tak uważamy, tak mówi nam nawet historia. Niektórzy to poprawiają, mówią, nie, to był 146 rok, to było zdobycie Koryntu, bo wtedy i Morze Śródziemne już można było opanować, i Egejskie, w ogóle te tereny zalane wodą. Pod koniec panowania. Pamiętajmy, że w Egipcie Grecy panują do 31 roku przed Chrystusem. Seleucydzi zostali pokonani w 168, ale nie Ptolomeusze. A więc popatrzmy od 168 do 31. Gdybyśmy tylko to wzięli pod uwagę, to mamy różnicę 130 lat. A więc już to samo nam wskazuje, że proces rozwoju tego małego rogu będzie bardzo powolny. Bardzo powolny. On nie wyrośnie wtedy, jak w 7 rozdziale, na głowie czwartej bestii. Nie, tu o czwartej nie ma ani słowa. Tu jest mowa tylko o Medopersach, o Grekach i o małym rogu. Jutro przed południem, gdy będziemy mieli świeże głowy, będziemy się mocowali z rogami. Było ich dwa, czy był jeden? Czy to jest ten sam, czy nie ten sam? Podobieństwa
i różnice. Biblia to cudownie porządkuje. Tylko musimy mieć świeżą myśl wtedy, abyśmy nadążyli i abyśmy sobie to poukładali. Jeżeli chodzi o rozwój miasta Rzymu, to on był o wiele bardziej rozłożony w czasie. O tym małym rogu jest powiedziane, że siła jego będzie potężna, spowoduje okropne nieszczęścia. Szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu. Zniszczy możnych i lud świętych. A więc znowu on sięga w górę i na tej ziemi niszczy lud Boży. Jan apostoł, gdy oglądał te same rzeczywistości z tego samego czasu, to oglądał w takich obrazach,